Z łaski Chrystusowej, bracia i siostry, będziemy kontynuowali naszą lekcję ze Starego Testamentu. Pierwsza Księga Królewska, 19 rozdział, 15 werset z pierwszej Księgi Królewskiej. A Pan rzekł do niego: Idź, udaj się w drogę powrotną na pustynię damasceńską, a gdy tam dojdziesz, namaścisz Hazaela na króla nad Aramem, a Jehu, syna Nimsiego, namaścisz na króla nad Izraelem, Elizeusza zaś, syna Szafata, Zabel Mehola, namaścisz na proroka na twoje miejsce. A stanie się tak, że kto ujdzie przed mieczem Hazaela, tego zabije Jehu, a kto ujdzie przed mieczem Jehu, tego zabije Elizeusz. Zachowam w Izraelu jako resztkę 7000 tych wszystkich, których kolana nie ugięły się przed Baalem i tych wszystkich, których usta go nie całowały. Odszedł więc stamtąd i znalazł Elizeusza, syna Szafata, przy orce. 12 zaprzęgów szło za nim, a on był przy 12. Eliasz podszedł do niego i zarzucił na niego swój płaszcz. Wtedy opuścił wody, pobiegł za Eliaszem i rzekł: Pozwól mi pocałować ojca mego i moją matkę, a potem pójdę za tobą. On mu odpowiedział: Idź, ale potem wróć, bo po cóż ci to uczyniłem. Wrócił więc do niego i wziąwszy parę wołów, zarżnął je, a na uprzęży z tych wołów ugotował ich mięso i podał swoim ludziom, oni jedli. Potem ruszył i poszedł za Eliaszem i usługiwał mu. Ben-Hadad, król Aramu, zgromadził całe swoje wojsko, a 32 królów wyruszyło z nim wraz z konnicą i wozami wojennymi. I wyruszywszy, obległ Samarię i walczył przeciwko niej. Wyprawił też posłów do Achaba, króla izraelskiego, do miasta i kazał mu powiedzieć: Tak mówi Ben-Hadad. Twoje srebro i twoje złoto należą do mnie, również twoje najpiękniejsze kobiety i twoje dzieci należą do mnie. A król izraelski odpowiedział tak: według twojego słowa, mój panie, król, do ciebie należę ja i wszystko, co moje. Posłowie ci powróciwszy rzekli: tak mówi Ben-Hadad, wprawdzie posłałem do ciebie, aby ci powiedziano, twoje srebro i twoje złoto i twoje kobiety i twoje dzieci masz mi dać, lecz jutro o tej porze przyślę moje sługi do ciebie i oni przetrząsą twój dom i domy twoich sług. I na wszystkim, co tobie jest miłe, położą rękę i zabiorą. Wtedy król izraelski zawołał wszystkich starszych w kraju i rzekł: Rozważcie i zobaczcie, proszę, jak niegodziwie ma zamysły. Bo gdy posłał do mnie, żądając moich kobiet i moich dzieci, mojego srebra i złota, nie broniłem się przed nim. Rzekli tedy do niego wszyscy starsi i cały lud: Nie słuchaj i nie gódź się. Dał więc taką odpowiedź posłom Ben-Hadada: Powiedzcie mojemu panu królowi, wszystko z czym posłałeś poprzednio do twojego sługi spełnię, lecz tego spełnić nie mogę. Wtedy posłowie odeszli i przekazali mu tę odpowiedź, lecz Ben-Hadad posłał znów do niego i kazał powiedzieć: To niech uczynią bogowie i to niech sprawią, że nie starczy popiołu do Samarii, aby napełnić dłonie wszystkich wojowników, którzy są za mną. Król izraelski dał taką odpowiedź: Powiedzcie mu tak, niech się nie chełpi ten, który pas zapina, jak ten, który rozpina. Gdy usłyszał tę odpowiedź, a właśnie ucztował wraz z królami w namiotach, rzekł do swoich sług: Przypuśćcie szturm. I zaczęli szturmować miasto. Wtedy przystąpili do Achaba, króla izraelskiego, pewien prorok i rzekł: Tak mówi Pan, czy widzisz cały ten ogromny tłum? Oto ja wydam go dziś w twoją rękę i poznasz, żem ja Pan. Achab zapytał: Za czyją sprawą? On odpowiedział: Tak mówi Pan, za sprawą sług naczelników okręgów. I pytał dalej: Kto ma wszcząć bitwę? On odpowiedział: Ty. Zrobił więc przegląd sług naczelników okręgów i było ich 232. Po nich zaś zrobił przegląd wszystkich wojowników z całego Izraela, a tych było 7000 i wyruszyli w południe.
Ben-Hadad zaśpił na umór w namiotach wraz z 32 królami, którzy mu pomagali. Jako pierwsi wstąpili słudzy naczelników okręgów, a gdy Ben-Hadad wysłał ludzi na zwiad, doniesiono mu z Samarii, wyruszyli wojownicy. Wtedy rzekł: jeżeli wyruszyli w celach pokojowych, schwytajcie ich żywych, a jeżeli w celach wojennych, także schwytajcie ich żywych. Gdy tedy oni wyszli z grodu, to jest słudzy naczelników okręgów, a za nimi wojsko, pobił każdego swojego, tak iż Aramejczycy pierzchnęli, a Izraelici puścili się za nimi w pogoń. Ben-Hadad zaś, król Aramu, ratował się ucieczką konną wraz z wozami wojennymi. Następnie wyruszył król izraelski i pobił konie i wojowników na wozach stoczowych z Amerykanami wielką bitwę Amin. W ludzie oddalonym od Boga z królem Achabem, i to był najgorszy król w Izraelu, bo jego żona Izabel jest najgorszą i oprócz tego ma wpływ całkowity na Achaba. Bóg jednak miłuje swój lud pod jakimikolwiek warunkami. Chce, aby powrócił i aby ich pobłogosławił. Chce, aby lud poznał ponownie, że Bóg jest miłością, jest wszechmogący, ale jest też miłosierny i litościwy i przebacza grzesznym, którzy się upamiętują. I dlatego, tak jak powiedzieliśmy, wybrał Eliasza, człowieka silnego w Duchu Świętym, męża twardego, którego jednak wyćwiczył. I Eliasz w taki sposób poznał głos Boży, ale i Bóg współpracował z Eliaszem. Naprawdę stał się wielki cud po 3,5 latach, jak nie było deszczu. Achab był zmuszony, aby zebrał wszystkich proroków Baala i cały naród, aby zostało pokazane, kim jest prawdziwy Bóg. Jak zadziałał prawdziwy Bóg w niebie. Dlatego zrobili ołtarz i modlili się według tego ołtarza. I ci, którzy wielbili Baala, nie przyszedł ich Bóg, a Bóg Eliasza przyszedł. I w taki sposób zabił proroków Baala, pomodlił się i Bóg spuścił deszcz. I w taki sposób Eliasz i Achab wrócili do Izabel, do jego pałacu, ale tam jednak wszystko się popsuło. Izabel się zdenerwowała i Eliasz, sługa Boży, przestraszył się i uciekł. I zaczyna uciekać. Uciekł z oblicza Izabel, Achaba, od swojego ludu, ale i od oblicza Boga. Bo co innego oczekiwał, a co innego zobaczył. I w taki sposób w beznadziejności, wygrany, rozczarowany i szczególnie przestraszony, zaczął uciekać i Bóg nie liczy się z jego ucieczką, ale planuje jego powrót. Wysyła anioła. I anioł nakarmił go i wysłał go tam, gdzie powinien być, na górze Pana. I na górze Pana znowuż prosił, aby umrzeć, ale tam go nawiedza Bóg. I to jest właśnie ważna rzecz. Tylko Bóg może zmienić. I żadna moc nie może zmienić serca Eliasza. I aby przyprowadzić to serce na miejsce, w które chciał Bóg, do dzieła Bożego i do jego posłannictwa. I naprawdę Bóg go nawiedził nie ogniem, nie z trzęsieniem ziemi,
ani z wiatrem, ale z powiewem łagodnym. I jak wyszedł wtedy Eliasz, aby spotkać Boga, i Bóg całkowicie dobrotliwy tyczy swoje słowo poprzez kontrolę, ale jego celem Boga jest poprawa. I zawsze celem Boga, jak nawiedza człowieka, jest poprawa człowieka. Ale musi człowiek mieć gotowe swoje serce, aby przyjął głos Boga. Bo pytaniem jest, dlaczego nie nawiedził Bóg od razu tam na pustyni pod krzewem? Bo musiał przygotować Eliasza z mocą, poprzez moc, ale i poprzez łaskę i poprzez jeszcze więcej beznadziejności, ale z dala od strachu. Musi poczuć się bezpieczny Eliasz, aby mógł usłyszeć głos Boga. I to jest ta właśnie moc, która go powróci do Boga, nawróci do Boga. I naprawdę, jak usłyszał łagodny wietrzyk, Eliasz wyszedł na zewnątrz i usłyszał głos Boga. Co ty tutaj robisz, Eliaszu? I mógłbym powiedzieć, co ty tutaj chcesz? Co ty tutaj robisz? I Eliasz wyraził, prorok Eliasz wyraził swój strach i swoją beznadziejność i swoje rozczarowanie. Gorliwie stawałem w obronie Pana Boga zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą, Twoje ołtarze poburzyli, Twoich proroków wybili mieczem, pozostałem tylko ja sam. Tak rozumie, że nie ma nikogo innego, tylko że On jest sam. I teraz chcą nastać na moje życie, aby mi je odebrać i zdecydowałem, aby uciec przed nimi i aby umrzeć. Pan jednak teraz, który przygotował serce Eliasza, mówi mu, mówi mu, aby powrócił z powrotem, drogą powrotną. Że musi się udać w drogę powrotną, która poprowadzi cię tam, gdzie powinieneś być, a ty uciekłeś stamtąd. Drogę, którą powinieneś pójść, jakbyś się mnie pytał przed ucieczką. Dlatego udaj się w drogę powrotną na pustynię damasceńską, bo twoje posłannictwo się nie zakończyło i dzieło, które przygotowałem dla ciebie, nie zakończyło się. Drogi twoje nie zakończyłeś i twojej wiary nie zachowałeś i dobrego boju nie zakończyłeś do końca. Jakby zostawił Bóg Eliasza, tak jak Eliasz zostawił Boga, być może byłoby, że Bóg by wykonał swoje dzieło z innym człowiekiem, ale Eliasz straciłby wszystko to, co Bóg ma przygotowane dla niego. Eliasz tego nie zrozumiał, ale Bóg, który zna wszystko, doprowadza go do, aby zobaczył w samego siebie. I w dodatku mówi mu, że nie jesteś sam, tak jak ty sądzisz. Jest jeszcze 7 tysięcy, którzy nie kłaniali się Baalowi. Słowo Boże naprawdę zmieniło serce Eliasza, pomimo że nie zmieniły się sytuacje. Groźba Izabel istnieje, jest ważna. Niedowiara i przekroczenie w ludzie izraelskim nadal istnieje. Nic się nie zmieniło. To, co się zmieniło, jest serce Eliasza. I zmienił ją i mógł tylko je zmienić Słowo Boże. Nigdy nie był w bezpieczeństwie Eliasz w rzeczywistości. Po prostu nie pomodlił się, nie poprosił od Boga, i został poprowadzony poprzez przestraszone jego serce i poprzez jego ducha, który wpadł w beznadziejność, bo co innego oczekiwał, co innego się stało. Na co innego
Oczekiwał, miał nadzieję, a co innego przyszło na niego. I zamiast przyjąć, że on nie zna wszystkiego i że dlatego nie przyszło tak jak sobie wyobrażał, ale pewną rzeczą jest, że Bóg wszystko wie i przyszło tak, jak Bóg znał. Jakby miał tą logikę, tę myśl, wtedy by swojej wiary nie utracił i na drodze by się nie zatrzymywał, ale i swój bój by kontynuował. Ale dziękujemy Bogu, bo Bóg miłuje Eliasza i odważę się i powiem, że ma dzieło dla Eliasza. I nie tylko dla Eliasza, ale dla każdego człowieka, którego zaprasza Bóg zaproszeniem wiecznym, która jest wynikiem, że Bóg wybrał przed założeniem świata Eliasza dla jednego dzieła, tak jak mówi Słowo Boże, że Bóg wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci poprzez miłość. I dla każdego człowieka Bóg, którego poznał wcześniej i wyznaczył go, ma jeden plan, przygotowany Bóg, i to jest w ręce człowieka, aby poszedł po tej drodze, aby przeżył to wszystko, czyli w woli człowieka, w chęci człowieka, w wierze człowieka i szczególnie w posłuszeństwie. Eliasz nie jest zwyciężony tak, jak był poprzez strach Jezabel, ale jest zwycięski z mocą, którą dał mu Słowo Boże i nawiedziny Boga. I poprzez anioła Bóg go poprowadził, aby dotarł tam na górę, aby oczekiwał i aby wzywał Boga, bo jest napisane i Słowo Boże nie może się zaprzeć, że Bóg jest, istnieje, jest prawdziwym Bogiem, ale zapłatą staje się tylko dla tych, którzy go szukają i wzywają. Tylko dla tych, którzy mają nadzieję w nim. Tylko dla tych, którzy oczekują i oczekują od niego. Tylko dla tych, którzy mu ufają. Bo dlatego, że mu ufają, szukają go i wzywają mu go. I dlatego, że Bóg wie, że człowiek jest słaby i upada, i traci swoją drogę, straci swój kierunek, wiele razy też straci swoją wiarę. Dlatego Bóg, aby mu pomógł, nie tylko wysłał nam Jezusa Chrystusa, ale szczególnie poprzez Jezusa Chrystusa dał nam moc Ducha Świętego, poprzez którą człowiek może wzywać człowieka z mocami nie ludzkimi, ale niebieskimi, wypełniając się Duchem Świętym. Teraz powtarzam, pomimo że się nie zmieniły sytuacje, Eliasz jednak poszedł drogą powrotną, którą Bóg przygotował dla niego i która jest wyznaczona przez Boga. Idź z powrotem do Damaszku, na pustynię i tam znajdź Hazaela, którego namaścisz na króla nad Aramem. Znajdź Jehu i namaścisz go na króla nad Izraelem i znajdź Elizeusza i namaścisz go na proroka na twoje miejsce. I Eliasz bez wahania, i to jest cud Słowa Bożego, i to jest cud działania Bożego, to jest cud wzywania człowieka dla Boga, że pomimo, że na siłę,
pomimo, że jest popychany poprzez Boga, poprzez aniołów, wydarzeniem jest, że zmienia nie tylko się uczuciowy świat, ale szczególnie wewnętrzny człowiek się zmienia, duchowny człowiek się zmienia poprzez Słowo Boże, poprzez nawiedziny Boga. I duchowne życie poprzez przestraszone i poprzez letnie życie zmienia się ponownie w mocne w Duchu Świętym. I w taki sposób zaczął więc swoją drogę i odważę się i powiem nową drogę, bo nowa droga, nowe posłannictwo, nowe rzeczy wyznaczył naprzeciwko Eliasza Bóg. I z pierwszego, którego spotyka na drodze do Damaszku, spotkał Elizeusza. I on był rolnikiem, miał 12 zaprzęgów i Eliasz podszedł do niego jak orał. Orał swoje pola 12 zaprzęgami bez zliczeniem się, co Bóg wyznaczył dla niego. I być może na pewno Elizeusz nie pomyślał to, co Bóg przygotował dla niego. I to są właśnie wyjątki Boga. Bóg jest Bogiem wyjątków. Nie mówi nam, ile miał lat. Młodym był na pewno. Który to, co czynił, było to, co umiał i to, co mógł. Orał pola swojego ojca. Być może to były jego pola, być może jego ojca. Nikt nie mógł pomyśleć o planie, który miał Bóg dla Elizeusza. Nikt nie mógł pomyśleć. Jak orał znienacka, przybliżył się Eliasz i nie wiemy, czy go znał osobiście. Być może wszyscy go znali i podszedł do niego i zarzucił na niego swój płaszcz. I to był pokaz zaproszenia do dzieła proroczego. Tylko Bóg znał jego serce. Tylko Bóg znał, że to przyjmie. Dlatego Bóg, jak zaprasza kogoś, nie zaprasza go przypadkiem, ale zaproszenie Boga jest naprawdę niebieskie. Wyobraźcie sobie, jak się zdziwił, jak był zaskoczony, ale to, co widzimy, że jego serce było gotowe, nie pytał się, nie wahał się, nie pomyślał o swoich polach, nie pomyślał o swoim dobrobycie, nie pomyślał o swojej przyszłości, nie pomyślał, że przyszłość jego jest bardzo dobra, że dlatego był bogaty, miał pola i miał zaprzęgi, 12 zaprzęgów, był bogatym człowiekiem, ale od razu przyjął zaproszenie Boże. To nie jest czymś łatwym, bracia i siostry, i abyśmy zrozumieli, jak trudne jest, niech sobie przypomni każdy z nas osobna, jak się męczył Bóg i jak mogę wykorzystać to słowo po ludzku, jak się męczył Bóg, aby nas dodał do swojego Kościoła. Jak starał się. Nie było czymś łatwym z jednym zaproszeniem, aby człowiek powiedział amen, ale to jest cecha donośna wyboru Boga na dochwalebnego dzieła, że powie od razu amen. Bez rozmyśleń, bez liczenia się z rzeczami, bez badań. Przypomnijcie sobie o Maryi, Matce Pana, którą Bóg wybrał
do takiego wielkiego dzieła, aby była jedyną dziewicą, która zaszła w ciążę w ludzkiej historii poprzez Ducha Świętego. I zaproszenie było też bolesne jej. Przed wyjściem za mąż, jeszcze jak była zaręczona i oczywiście jak się to mogło stać inaczej, bo musiała być dziewicą i pozostałaby w ciąży z synem i groźbą tego wszystkiego było, że mieli ją ukamieniować za to. Ale dlatego, że była wybornym naczyniem, odpowiedzią było, że niech się stanie według Twojego słowa, Panie. I to jest cecha wybornego naczynia. Przypomnijcie sobie o Józefie, jak stracił w cudzysłowie Maryję, swoją narzeczoną na 3 miesiące, która poszła do swojej kuzynki, powróciła z ciążą. Sprawiedliwy człowiek nie chciał ją wyśmiać, ale chciał ją wypędzić po cichu, aby Bóg ją wziął w swoje ręce. I mógłby ją oczywiście oddać na ukamieniowanie. Trudna decyzja. Bardzo trudna. I teraz włóżcie samego siebie na jego miejsce. Nie teraz, jak wszystkie te rzeczy są lepsze i lżejsze, ale wtedy, jak wszystkie te rzeczy były w surowości mojżeszowego zakonu. Włóżcie samego siebie na jego miejsce. Ale to nie był na, to nie było naczynie przypadkowe, było szczególnym naczyniem Bożym, bo wieczorem Bóg mu pokazał się poprzez sen i powiedział mu, że nie bój się wziąć swojej żony, Marię, bo to stało się, ta ciąża stała się poprzez Ducha Świętego. Jak się obudził, bez żadnego wahania, od razu, bez myśli, bez rozmowy, bez porad, bez badań, bez ponownej modlitwy, rzecz, którą wszyscy robimy, ale dlatego, że był szczególnym naczyniem wybornym, wyjątkowym naczyniem Bożym i dlatego je ta cecha, którą miał, że od razu, nie że tylko usłyszał, ale posłuchał Słowo Boże i wykonał. I reszta życia Józefa miały właśnie te cechy. Jak Pan powiedział mu, wstań i idź, bo jest w niebezpieczeństwie to dziecko. I nie zaczął komentować, nie zaczął się wahać, nie zaczął wątpić w to, co powiedział mu Pan, ale przed przyjściem poranka wziął swoją żonę, dziecko i uciekli. I naprawdę byli naczyniami wybornymi Boga. I dlatego, że my nie jesteśmy takimi, ale chcemy zobaczyć i chcemy widzieć Chrystusa i chwałę Jego w naszym życiu, daje nam możliwość Bóg poprzez swoje słowo, abyśmy poprosili od Boga w imieniu Jezusa Chrystusa, aby uczynił nam takie serce, takiego ducha, takiego charaktera, taki charakter, abyśmy słyszeli przejrzyście, bez wahania i wątpliwości głos Boży i abyśmy podporządkowywali się, słuchając bezpośrednio, bez spóźnienia żadnego, bo będzie to bolesne. I takiego ducha miał Elizeusz i takiego ducha mają wszystkie naczynia Boże, które Bóg poznał, które wybrał i które zaprosił. Są ludzie oczywiście, którzy nie są posłuszni nigdy. My nie jesteśmy z tych ludzi. Uczynił łaskę Bóg i usłyszeliśmy, ale jesteśmy z tych innych.
nie usłyszeliśmy od razu, szybko, bezpośrednio. I chcemy, aby Bóg nas takimi uczynił, naczyniami wybornymi, które będziemy podporządkowywać i będziemy słuchać od razu na głos Boga, bez wahania, bez wątpliwości, bo da nam też zdolność, abyśmy byli pewni co do planu Bożego, co do głosu Bożego i co do Słowa Bożego w naszym życiu. Elizeusz ma też jeszcze jedną cechę ładną. Nie patrzcie tylko na samego siebie, ale czci swoją matkę i swojego ojca, tak jak Bóg chce. Chcę pójść od razu. To jest moja decyzja. Ale daj mi trochę czasu, abym mógł pożegnać mojego ojca i moją matkę. I Elizeusz, który wie, że Bóg na nikogo nie naciska, ale wszystko się dzieje ochotnie, odpowiada mu: idź, idź, powróć do swojego ojca, nie przeszkadzam ci. I to nie jest tak samo, jak Jezus Chrystus powiedział komuś, którego wyróżnił na swojego ucznia, powiedział: idź za nim, za mną, a on powiedział: Panie, przebacz mi, naprzód niech pójdę pogrzebać mojego ojca, który umarł. I Pan mu powiedział, że idź, niech pogrzebią martwych martwi. Nie interesuje się o martwych, ale interesuje się bardzo o żywych rodziców, bo wie, że raz jest dane człowiekowi, aby umrzeć i później będzie sąd. Czyli zainteresowanie wszystkich ludzi Bożych jest zwrócone do żywych ludzi. I do każdego i każdemu cześć i zachowanie, które jest warte. Rodzicom szacunek, braciom i siostrom miłość, bliźniemu pielęgnacja, naszej żonie pielęgnacja, ochrona i szczególna miłość, którą ma Chrystus do swojego Kościoła. Co do mężów, szacunek, bojaźń, czyli posłuszeństwo. Co do dzieci, mężczyzna, mąż, pasienie, żona jako stróż. Do władz podporządkowujemy się, do naszych wrogów, miłość, do tych, którzy nas prześladują, modlitwa, do wszystkich, którzy są nad nami, posłuszeństwo, nad naszymi kierownikami, posłuszeństwo i Bogu chwała, uwielbienie i pokłon. Chrześcijanin umie i wie, jak ma się zachowywać ze wszystkimi żywymi ludźmi. I jak powinien stać naprzeciwko żywego i prawdziwego Boga. Nie chodzi poprzez przypadek, od przypadku do przypadku, ale chodzi dokładnie po Ewangelii Chrystusowej. Jego sposób do wszystkich jest dobry. Jest dobrym człowiekiem chrześcijanin. Ma cnotę, ma dobrotliwość. Jest przychylny, jest uniżony, aby znajdował łaskę wobec Boga i ludzi. Nie jest twardego zdania, nie jest pyszny, nie jest wymagający. Wie chrześcijanin, że lepiej jest, aby dawał, niżeli aby brał. Umie obejmować, umie miłować. I wszystko to uczy się chrześcijanin od jedynego nauczyciela
i przewodnika, który nazywa się Jezus Chrystus, nasz Pan, a od swojego Ojca uczy się to, co jest potrzebne, aby miał chrześcijanin i sługa i służebnica Boga ojcowską miłość i opiekę. To jest chrześcijanin. A inaczej, tak jak mówią ludzie, i przebaczcie mi, że jest na marne z grywusem, na marne chrześcijaninem. Nie chcę, aby... Nie chcę... Sądzi, myśli, że jest chrześcijaninem, ale nie jest wychwalany w jego życiu Chrystus. Jak odejdzie jeszcze, jest słodki, jest cierpliwy, przebacza. Jest świętym człowiekiem Bożym, jest podobny do swojego Ojca Niebieskiego i umie chodzić w miłości. Nie ma surowości, ale ma łagodność. Nie ma twardości, ale ma delikatność. Nie spieszy się mówić, ale spieszy się słuchać, a mówić chce mało. I obraz jego, mężczyzny i kobiety, pokazuje uświęcenie, czystość. Umie, wie, że Bóg chce, aby był światłem w tym świecie. Jest i oddaje się Bogu, aby był światłem. Wie, że Bóg chce, aby był solą na tej ziemi. I oddaje się Jemu, Jego woli, aby stał się solą. Nie stara się tylko o samego siebie, ale stara się przede wszystkim o swoich domowników. Bo wie, że chrześcijanin, który nie zważa na siebie i na swoją rodzinę, nie może być sługą Boga i nie może być Bóg wychwalony w jego życiu. Eliasz jest takim błogosławionym człowiekiem i niechaj Bóg mnie uczyni i niech nas uczyni takimi. I z całą pewnością mówimy, poprawniej, z całą pewnością mówię, że nie jestem takim. Ale z całą pewnością mówię i mam nadzieję, że Bóg może nas takimi uczynić. Szczególnie w tych ostatecznych dniach. W tej męce naszej ojczyzny, w męce na całym świecie, w tych złych czasach, w których żyjemy, jest większą potrzebą, aby Bóg nas uczynił takimi, abyśmy mogli mieć nadzieję, z nadzieją pewną i bezpieczną w przychylności Bożej, ale i aby mógł Bóg jako warci słudzy, aby nas wykorzystywał w ciągu dalszym do swojego dzieła i dla swojej chwały z obfitym owocem. Elizeusz jest takim człowiekiem. Poprzez zaproszenie Boże. I nie możemy ominąć, że jest pewną rzeczą, że Bóg od łona matki Bóg go poznał, namaścił, wybrał go i ustanowił go prorokiem. I dlatego cały ten okres, dopóki aż szczególnego zaproszenia Bożego poprzez Eliasza przygotowywał jego serce, aby było gotowe w odpowiedniej chwili, aby przyjął zaproszenie. Bo Bóg jest bardzo mądry. Nie jest tylko wszechmogący, ale jest bardzo mądry. Wszechmądry. I umie wykorzystywać słabości ludzi, błędy ludzi, grzechy ludzi i przekroczenia ludzi,
w najlepszy sposób dla zbawienia człowieka, ale i dla chwały swojej. I swojej chwały Bóg nie dzieli się z nikim. Jedynie cała chwała należy do Wszechmogącego Boga. I nie pozwala nikomu, aby mu ukradł chwałę. I dlatego jak Eliasz powiedział, pójdę do swojego matki, do swojej matki, do swojego ojca, wtedy bez żadnego naciskania Eliasz powiedział, rób co chcesz, ja czekam na ciebie. Halleluja. I tutaj, bracia i siostry, jest wielkość Boża. Nie przestaje nam mówić, rób co chcesz, ja będę czekał na ciebie. Nie może nikt powiedzieć tego. Nie mogę ja tego powiedzieć. Nikomu nie mogę tego powiedzieć. Powiem mojej żonie, rób co chcesz, ja będę oczekiwał na ciebie. Nie mogę tego powiedzieć. Mogę powiedzieć, zrób to, co chcemy. Mogę powiedzieć, masz zrobić to, co ja ci mówię. I ja ci nie będę oczekiwał, nie będę na ciebie czekał w ogóle. Bóg jednak ma ten piękny charakter całkowitej wolności, którym daje wszystkim swoim stworzeniom, które stworzył na podobieństwo swoje. Jesteś wolny. I możesz, jesteś wolny, abyś nawet poszedł do dalekiej krainy. Jesteś wolny. Ja będę czekał na ciebie. Alleluja. I to jest wzruszająca miłość Boża. I jak ktoś przeklnie na Boga, Bóg mu przebaczy. Chcesz mnie przeklinać? Uczyń to. Ja oczekuję na ciebie. I jak ktoś przeklnie to oblicze, które miłuje tak bardzo Bóg, jego syna jednorodzonego, wtedy Bóg powie, zrób to, ja oczekuję na ciebie. Nie jest łatwą rzeczą, bracia i siostry, w ogóle nie jest łatwo powiedzieć naśladowcami, stańcie się i chodźcie w miłości. Miłość nie jest ta uczuciowa, daj mi, abym ci dał, bo jak mi nie dasz, dlaczego mam ci dać? Miłość jest w jednym kierunku. Bóg nas miłuje tak czy owak. I chce, abyśmy my miłowali tak czy owak. To nie jest łatwa rzecz. Miłość ma ofiarę, ma zaparcie się. Miłość ma podporządkowanie się. Nie jest czymś łatwym, miłość. Eliasz jest takim człowiekiem, tak jak Elizeusz. Idź, gdzie chcesz. Ja czekam na ciebie. I to są piękne wybory. Poszedł tam, gdzie chce Bóg, aby poszedł. Decyzje jego, co do następnego jego kroku, są zgodne z wolą Boga. I dlatego Bóg go miłuje i dlatego Bóg będzie wychwalony w jego życiu tak bardzo. I Elizeusz poszedł i spotkał się ze swoją matką, ale w tym spotkaniu nie pokazał uczuciowych rzeczy, ale posłuszeństwo Boże. Jest napisane, że wziął parę wołów, zażnął je i zaprosił cały lud i uczynił stół, zastawił stół do jedzenia, bo wiedział, że odchodzi i że nie będzie należał do swojego otoczenia, do swojej wioski i teraz będzie należał do planu Bożego. I to są wielkie decyzje.
Dlatego jest napisane w słowie: zaprzysz się samego siebie, jak chcesz pójść za Chrystusem. Weźmiesz swój krzyż, bo inaczej nie możesz pójść za Nim. Nie jest czymś prostym, nie jest czymś prostym, abyś przyjął zaproszenie Boże. Nie jest czymś prostym, abyś zostawił swoją matkę, swojego ojca, swoich braci i siostry i abyś miał nową rodzinę, braci i siostry w Chrystusie. To, że pójdziesz za Chrystusem, jest ofiarą. Przestajesz mieć te same zainteresowania, jak oczywiście są niewierni. Jak są wierni, wtedy chwała Bogu, bo nikogo nie zostawiamy, ale ja mówię o samym sobie. Musiałem zostawić moją matkę, która mówiła mi, że dlaczego nie chrzcisz swojej córki, co mi jej powiedzieć? Co, będzie turczynką? Nie jest czymś łatwym. I w dodatku pierwszy raz mi powiedziała, że jak pójdziesz do tego kościoła, to ja umrę. Ale wiecie, nie jest czymś łatwym, ale Bóg to czyni łatwe. To jest ten wszechmogący, mądry, jak to usłyszałem, bo moja matka już umarła teraz i ja wiedziałem, że moja matka była chorobliwa. Kochałem ją, tak samo jak mojego ojca. Mój ojciec umarł wcześniej i umiłowała moją matkę szczególnie, ale jak dowiedziała się boleśnie, bo przyszedł jeden kuzyn i powiedział jej: ciocio, wiesz, że Jorgos nie pójdzie już do kościoła prawosławnego? Jak nie? Wiesz, że nie ma obrazów w swoim domu? I powiedziała: Jorgos, masz obrazy? I miałem powiedzieć: co? Nie, nie mam. Nie masz? O! I była chora na serce. I mówi mi: jak pójdziesz jeszcze raz tam, zapytała się, gdzie chodzę, powiedziała mi, jak pójdziesz jeszcze tam, to umrę. I ja się przestraszyłem. Umrze moja mama? O, bo co mam teraz zrobić? Ale nie mogłem przecież nie pójść do kościoła, bo poznałem Słowo Boże, poznałem miłość Chrystusową i po cichaczu wziąłem żonę, dzieci, powiedziałem im, nie mówcie nikomu i poszłem do kościoła i słyszę kaznodzieja: jak byłem młody, powiedziała mi moja mama, że jak pójdziesz do nich, umrę. I przestraszyłem wtedy. Przestraszyłem się. Przestraszyłem się, bo zobaczyłem, że Bóg jest żywy. I nie ruszałem się w ogóle. I kontynuował kaznodzień. Ale ja kontynuował kaznodzień. Będę chodził do kościoła, ty nie umrzesz i na koniec zbawi cię Chrystus. I uspokoiłem się, powiedziałem: tak, to jest. I jak powróciłem, matka moja czekała mnie u drzwi. I jak przyszłem do domu: gdzie byłeś? W kościele. Ach, nie powiedziałem ci, że umrę. Nie, 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 czekaj, poczekaj chwilę. Co? Ja będę chodził do kościoła, będę się modlił za ciebie, ty nie umrzesz, Bóg cię pobłogosławi i weźmie cię do nieba. Pomyślała trochę: tak, to jest. Tak, to jest. No to dobrze, to chodź. Tak łatwo. Jest pokazane, że jest trudne. Widoczne, że jest trudne, ale jak podejmiesz decyzję, Bóg to uczyni łatwo. Jest wszechmogącym Bogiem. Jedną rzecz chce, abyśmy Mu zaufali. I ufamy Mu, jak chodzimy dokładnie tak, jak nam mówi. Jak zmienimy kierunek, wtedy będzie trudność. Jak pozostaniemy na drodze Ewangelii, wtedy będzie wychwalony Bóg w naszym życiu. Przeminęło od 84 do 90, do 90, 12 lat przeminęło. Moja mama, wróg, nasz wróg, przychodziła do kościoła i mówiła Stafiemu: ty jesteś tutaj ministrantem? Chodź, pomodlimy, modlisz się do Matki Boskiej. Do Chrystusa nie chcesz, do świętego Jorga modlisz się przez cały czas, aż przyszły ostatnie 40 dni jej życia i miałem pojechać do Salonik. Moja matka była już w podeszłym wieku, miała 84 lat
słyszała, ruszała swoją głowę, tylko nic nie mogła nic zrobić, nic innego. I miałem pojechać do Salonik i umówiłem się z bratem Ewangelisem. Nie wiem, czy pamięta o tym. Kiedy pojedziemy? Chodź, o 12 godziny pojedziemy. I poszłem do domu. Jeszcze nie przyszedł Ewangelis. I poszłem do mojej matki. Nie widziała mnie, ale mnie słyszała. I uklękłem. I zacząłem ją głaskać i mówię, mamo moja, jadę do Salonik, Bóg niech będzie z tobą, niech ci pobłogosławi. I mówi do mnie, nie rób, ja wiem, że ile tych grzechów zrobiłeś. I naprawdę wiedziała, wiem, ile tych grzechów zrobiłeś. No mówię, mamo, Bóg mnie przebaczył za wszystkie moje grzechy. Ale mówi, wiesz, co ja też zrobiłem w moim życiu? Co zrobiłaś w moim życiu? I zaczęła mi się spowiadać ze wszystkich grzechów. Widzicie, że te wszystkie rzeczy nie odchodzą. I ile szła i mówiła, że robiła to, robiła tamto, zaczęła płakać. Zaczęła płakać. Przyszła obecność Boga. I jak zakończyła, powiedziałem jej, mamo, wierzysz, że Jezus Chrystus wylał swoją krew za swoje grzechy? Powiedziała, wierzę w to. Chcesz, abyśmy się pomodlili, aby zabrał Bóg ci wszystkie te grzechy? Chcę. I pomodliliśmy się, bracia i siostry, że otworzyło się niebiosa i zaczęła wołać moja matka, przebacz mi Chrystusie, przebacz mi Chrystusie, Twoja krew niech spadnie na mnie. I zaczęliśmy płakać razem i po godzinie przestaliśmy płakać, radosna, nowonarodziła się i powiedziała mi coś. Jorgo, mam coś jeszcze innego, abym ci powiedziała, bo nie chcę, aby mi zostało nic brudnego na mnie. I zobaczcie, jak ją Bóg oświecił. I zeszłem na dół i później wszedł brat Ewangelis. Co się stało? Jestem godzinę tutaj i nie mogę znaleźć twojego domu. Pamiętasz, Ewangelii? Godzinę jeździłem przed twoim domem i nie mogłem znaleźć parkingu. I nie mógł, i to Bóg uczynił, aby nam nie żeby nam nie przeszkodził w modlitwie i w spowiedzi. I od tamtego dnia, bracia i siostry, babcia był człowiekiem świętym. Modliła się. Poprzez jej usta przemawiał do nas Bóg. Przeżyła 40 dni i zrobiliśmy i na pogrzebie przyszła moja siostra też. Moja siostra jest prawosławną. Bardzo dobrą, ale jak dowiedziała się, że moja matka jest chora, przyleciała samolotem, aby zdążyć, aby przyprowadzić księdza i aby jej przebaczył. Ale Bóg nie chciał księdza, ale chciał Chrystusa. I co się stało? Z Kanady przyjechała do Francji i we Francji strajk. I we Francji nie ma strajków. I wiecie, ile trwał strajk do momentu, aż umarła babcia. I jak umarła, przyjechała. Co się stało? Poszła do Pana. I to był cud. Przebaczcie mi, bo jak... I to był cud śmierci mojej matki. Ja byłem w pracy i w tamtym dniu była moja żona, wszystkie moje dzieci. Tak jakby nie mieli szkoły, ale nie wiem, co to było. Wszyscy byli, była też Stelica, nasza siostra. I byli wszyscy wokół babci, wszyscy wypełnieni Duchem Świętym. I modlili się o babcię i ona też się modliła. I jak leżała babcia, bo nie mogła wstać, znienacka, otwarła swoje oczy i nie widziała, bo nie wstała. I nie mogła wstawać nigdy, zaświeciło jej oblicze i upadła. Wziął ją Pan. Piękna śmierć, piękna śmierć. Jak przyszłem do środka, przyszły
kuzynki, nie mówcie to Jorgosowi, bo będzie się załamie, ale wcześniej Bóg powiedział mi, że ona jest w niebie. I jak weszłem do środka, ja uśmiechnięty. Nie bój się, jest w Panu babcia. Co chce, robi Pan. Ale bracia umiłowani, jedno niech nam uczyni Bóg. Abyśmy byli naczyniami posłusznymi, bezpośrednimi, bez wahań, bez wątpliwości, bez spóźnień. Abyśmy o to poprosimy, aby był wychwalony Chrystus w naszym życiu, w naszej rodzinie i w tym małym kościele. I we wszystkich kościołach na całym świecie i na całej ziemi. Amen, Chrystusie. Amen, Panie Boże.